Sień Boże, coś Wam powiem w Ci uroczystość Wszystkich Świętych. Dla świętego świat jest rusztowaniem, po którym dusze wspinają się do Królestwa Niebieskiego. A gdy ostatnia dusza pokona tę drogę, rusztowanie zostanie zburzone i spalone w płomiennym ogniu. Nie ze względu na swą nikczemność, lecz dlatego, że spełniło swoje zadanie. Doprowadziło duszę z powrotem do Boga. Tak powiedział arcybiskup Fulton Sheen. Ale święty Paweł wychodzi z założenia, że świat nas nie zna, bo nie poznał Boga. Tylko czy my chcemy się dać poznać, a zarazem czy jest w nas pragnienie, żeby samemu Boga odkrywać? Mam wątpliwości. I zapewne uzasadnione, bo dziś zamiast skupiać się na tym, co radosne i szczęśliwe, zasmucamy się, wspominając swoich bliskich. Dziś zamiast poglądać w niebo, tym popatrzymy w ziemię. Myśli nasze skupiają się, czy kwiatki z niczym będą do siebie pasować, czy mój strój będzie dla innych ciekawy, bo przecież tylu znajomych i nieznajomych spotkam na cmentarzu. Należy dobrze wyglądać. Owszem, zawsze trzeba dobrze wyglądać jako człowiek, a nie jako pozer. Święty Paweł pisze dalej, że nasz wygląd będzie taki jak Boga, bo na Jego podobieństwo się staliśmy. Tylko czy my nie bronimy się przed tym rękoma i nogami, żeby zachować swoją oryginalność? Kim dziś jest święty? Kim są ci, których pamięć dziś przyzywamy? Apostoł Jan w Apokalipsie mówi, że to ci, którzy wypłukali swe szaty we krwi baranka. Ale czy to coś dla mnie znaczy? Może myślę, że święci to ludzie odcięci od świata, zamknięci w klasztorach i modlący się godzinami przed Bogiem. Zapewne. Jednak święci nie biorą się znikąd. Wyłaniają się spośród normalnego ludu, który codzienność spędza na swoich obowiązkach. Wśród nich zdecydowana większość, o których nikt na świecie nie słyszał. Święci małżonkowie, dzieci, rodzice, młodzieńcy i starcy. Pracownicy fizyczni i duchowni. Pewnie każdy zawód ma swojego świętego, a nawet o nim nie wie. Święty nie jest iluzją, nie jest z innego świata, lecz spośród nas. Spójrz wokół siebie. Ktoś tu już bliski jest świętości. Jednak nasze oczy tego nie widzą, bo są przywiązane do życia tu i teraz. Psalmista zapisał, że świętym jest człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłonił swej duszy ku marnościom. Wszystkich Świętych to uroczystość dyskretnej i prostej świętości, komentował Fernando Ocariz, prałat Opus Dei. Jest to świętość poza światłem Jupiterów, która jakby mogła się wydawać, nie pozostawia śladów historii. Jednak ona mocno jaśnieje przed Panem i pozostawia w świecie zasiew miłości, z którego nic się nie marnuje. Ewangelia Mateusza o błogosławieństwach podkreśla nam, że świętość może być sławna, bo wyniesiona na ołtarze, jak i znana jedynie w niebie. Te błogosławieństwa odzwierciedlają oblicze Jezusa i opisują Jego miłość. One są kompendium świętości i wezwaniem do niej. Choć brzmią paradoksalnie, to w tym swoim wymiarze podtrzymują nadzieję w trudnościach, zapowiadają nagrodę za wierność. Czyż Jezus zasiadający na tej górze i wypowiadający słowa błogosławieństwa nie jest podobny do Mojżesza na Synaju, kiedy ogłaszał dekalog? Czyż jeden i drugi nie przyniósł od Ojca wskazówek, jak żyć, by finał nasz był jak wygranie na loterii? Teologia wskazuje, że każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmiemy od Boga dar świętości. Błogosławieństwa są bardzo realistyczne. One zmuszają do stanięcia twarzą w twarz z trudnymi doświadczeniami, przed którymi chcemy uciec. Każdy z nas w życiu doświadczył lub dopiero doświadczy różnych form ubóstwa, cierpienia fizycznego bądź moralnego, łez, głodu, pragnienia, niesprawiedliwości, przeciwności życia. Błogosławieństwa konfrontują z nagą rzeczywistością życia. Dotykają codziennych problemów i pozwalają na nie spojrzeć inaczej, z nadzieją i wiarą. Współczesny świat oferuje drogę na skrót. Proponuje łatwe, tanie szczęście. Dlatego odrzuca błogosławieństwa. Odrzuca również świętość. Uważa ją za dewocję. Kojarzy ze słabością charakteru. Sądzi, że jest nierealna albo nie na nasze czasy. Święci nie są idealni. Nie są bezbłędni ani perfekcyjni. Są ludźmi z ciała i krwi, z błędami, słabościami, a nawet ze skandalami. Jednakże są też ludźmi, którzy potrafią zaakceptować siebie w pełni. Oddać swoje błędy i słabość Bogu,
z Jego łaską zmagać się z nimi w życiu. Świętość to nie idealizm, ale otwartość na miłość Boga. Osiem błogosławieństw to jakby osiem zasad Bożej chemii, przemieniającej grzeszników w świętych. Błogosławieni to ci, którym pierwszym i całym bogactwem jest Pan Bóg. Błogosławieni to ci, co się smucą, że nie potrafią jeszcze kochać Boga całym sercem. Smucą się, że w naszym świecie wciąż jeszcze tyle niepokoju, nienawiści, krzywdy, grzechu. Oprócz nich są ci, co pragną sprawiedliwości i miłosierdzia, a serce jest ich czyste, bo potrafią rozpoznać prawdziwą i czystą miłość. Tak więc ci, którzy napełnią się duchem błogosławieństw, Królestwo Boże posiądą i Boga oglądać będą. Wejdźmy więc na drogę błogosławieństw, na tę wspomnianą na początku drabinę, która prowadzi nas do nieba, bo to jest nasza przyszłość, dla której się urodziliśmy. A urodziliśmy się po to, przytaczając słowa papieża Franciszka, by już więcej nie umierać, ale by cieszyć się szczęściem Boga.